Dzień dobry Wam! Znajdujemy się pod ruinami zamku w mieście Ciechanowie. Jest bardzo zimno, nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja się czuję, że zamiast wiosny, która powinna do nas niedługo już przyjść, to mamy jak gdyby drugą jesień. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak czujecie. I zanim wejdziemy na zamek, to ja muszę trochę polatać, więc do góry! Po lewej wejście, a za mną kwiat polskiego rycerstwa. O, sorry. Idziemy, idziemy. Chodźcie za mną. W prawo. Chyba głównymi się wchodzi, nie? O, ale wieje dzisiaj strasznie. Wejście bramą południową, od strony rzeki. Tu nas nie wpuszczą. Jest kołatka. Ale klamka urwana. Idziemy drugą stroną. Chodźcie. O, jak ciepło. A mówią, że w murach zamkowych zawsze wieje i zimno jest. No nie, no zamek niby, a i zasięg, i ciepło. Jeszcze jak? Chodźcie, chodźcie, wytłumaczę. Idziemy, idziemy. Spacerujecie tak dookoła, cylindrycznie. Wchodzimy na górę. Jest to, oj, dosyć stroma góra, objazdowo. Jacek by się ucieszył, bo tu są schody, dużo schodów, jak widać. O! Tutaj fragment jakiejś zbroi. Niepełne płyty, ale płyty. Zwiedzanie cylindryczne, bylebyśmy się od tego kręcenia nie rozkręcili. Tutaj chyba teraz, tak? W tej sali, gdzie historia przeplata się z legendą, zaczyna się historia księstwa mazowieckiego. Ruiny zawsze na propsie, jak mawiał Jacek. Schodów tutaj jest wyjątkowo dużo. Ktoś tutaj coś gada? O, kominek do nas przemówił, patrzcie. To teraz nowy kłopot nie trafi. Jakie między dwóch tymi? Sala druga, w której książę Siemowit jednoczy księstwo, buduje zamki i każe zgładzić swoją żonę. A przy okazji ktoś mu zajumał stemplątkę, jak widać. Musimy się wrócić. Tam jest nie do przejścia. Zamek Ciechanowski został wzniesiony w latach 1399-1429. Wzniesienie murów i wież do obecnego stanu, jaki teraz widzicie, miało miejsce w wieku XV-XVI wieku, na przełomie tych wieków. Zamek oprócz funkcji obronnej spełniał także funkcję rezydencjonalną. Znajdował się tu m.in. skarbiec księcia Janusza II oraz kaplica książęca świętego Stanisława. Największych zniszczeń zamek doznał podczas potopu szwedzkiego oraz w 1708 roku podczas wojny północnej. W czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej zamkowy dziedziniec stał się miejscem koncentracji miejscowej ludności, celem jej systematycznego wysiedlania, a także egzekucji. Jedno z takich wydarzeń z 17 grudnia 1942 roku upamiętnia kamień na dziedzińcu pod zachodnim murem. Stracono wówczas poprzez powieszenie czterech żołnierzy Armii Krajowej. Po trzecim rozbiorze Polski Ciechanów wraz z zamkiem przypadł Prusom. Nastąpiła rozbiórka resztek zabudowań wewnętrznych oraz północno-wschodniego narożnika murów. Od 1818 roku ruiny zamku stały się własnością rodu Krasickich. Kurde, mogliśmy tu lampę wziąć, no tak ciemno jest.
Tutaj mamy panoramę, tutaj mamy rycerza. Myślicie, żebym wszedł? Jaki? A to co? To? Niestety nie ma przy nas wiedźmy, więc muszę się obsłużyć sam. To jest średniowieczny wymiar do przejścia do innego wymiaru. W tej chwili nie działa, bo musi tam łączyć ta wiedźma jedna. Ale jakby działało, to byśmy mogli przejść do czasów Bolesława. W ogóle zastanawiam się, czym jest ten stołek tutaj na środku, bo jak widzicie, mamy tutaj salę okrągłą, tak? I na środku stołek. Dla mnie to jest takie... Wiem już, o co chodzi. Tutaj siada ktoś sobie na tym, po prostu. I wszyscy go besztają z każdej strony. Niedobry ty! Zły! Nieuprzejmy! Apagę ty! Tutaj mamy napisane, że jest to sala piąta, w której książę Bolesław ginie w walce z dzikiem, a Mazowsze zaczyna chylić się ku upadłości. Jak wyobrażacie sobie walkę z dzikiem w tym miejscu? Bo mi zimno w tych murach, na dole tam było fajnie ciepło, a tutaj się przeliczyłem. O, ziomek jakiś tutaj siedzi, uważaj, nie wystrasz się. Samotność ciężki los. Przyjaciele Membo! Na dziedzińcu powinien być ten kamień, o którym wam wspominałem, więc idziemy go poszukać. A jest i kamień. Roman Konwerski, który odmówił roli kata, zawisł również tutaj na szubienicy, jako ofiara. A rolą kata w tamtym okresie było wyciąganie stołków spod nóg osób, które miały być powieszone. Idziemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie murów? Po wewnętrznej, kiedyś tu pewnie jakieś spichlerze było, albo coś takiego. A teraz pusta przestrzeń dla nikogo. Idziemy stąd. Zimno wieje. Pamiętacie Jacka w Dybach? No to tutaj bym miał większy komfort, bo mógłby sobie przysiąść. A powiedziałem tylko kupa. Wchodziliśmy z tej strony, przeszliśmy się w górę. Te kręte schody, co widzieliście, to były właśnie tutaj w tej wieży jednej. I później górą kawałek przeszliśmy i w drugiej wieży sobie też pokręciliśmy się po tych schodach góra-dół i wyszliśmy tym wyjściem. Fajne, mówię, te mury prawdziwe, zaaranżowane z tym świetlikiem, że są wklejone w zamek. Naczynia widoczne w wykopie pochodzą z okresu XVI-XVII wieku. Znalezione zostały podczas badań wykopaliskowych na zamku. Przejście służbowe 007. Pozwiedzaliśmy i idziemy coś zjeść. Kasia chyba już jest głodna. Bardzo. Bardzo. No to jeść, zobaczymy, co jest w okolicy. Może jedzenie nas bardziej zachwyci niż ten zamek, niż te ruiny właściwie. Słuchajcie, mieliśmy zjeść w Jagience, ale niestety, no, była zamknięta, no, w niedzielę bary mleczne są zamknięte. Urzekająca jest nazwa i ocena bardzo dobra, więc liczę, że następnym razem nam się uda. A teraz idziemy do Zorby. Dzień dobry.
Coś lżejszego, ryby dla Milusińskiej, danie główne polecamy. Bewsztyk z jajkiem, poledniczki wieprzowe, sznycel wieprzowy, kotlet schabowy z jajkiem sadzonym. Podsumowanie, ja myślę, że tak jako, żeby to opisać jako atrakcję, do której się specjalnie jedzie jakąś dłuższą odległość, to nie jest najlepszy pomysł. Być może w lato więcej się dzieje, są pokazy jakieś rycerskie, jest ciekawiej. Atrakcje, które były na zamku, były zrobione w taki sposób mało celebrujący naszą historię, mało odpowiedni, nawet pokusił się o takie określenie, bo wystawianie eksponatów na wycieraczce takiej domowej, sztucznej trawie, no to nie wygląda fajnie. To można było w inny sposób zrobić. No, wszystko tak po taniości jest, jeśli chodzi o eksponaty i zwiedzanie. Rysunki, które tam były, to były jakby dać dzieciom rysunki do pomalowania i okej, gdyby to wszystko było w takiej formie zachowane, że zarówno wejście, zarówno kasy, no całe to miejsce tak wygląda, to nie czułoby się tego kontrastu. Czuło się, że mniej postawiono na zwiedzanie dla turystów, ciekawostkę, sprzedawanie naszej historii, naszej wiedzy, bo nawet materiały, na których były wydrukowane teoretycznie eksponaty, no bo tam jakiś kielich wydrukowany był niby, żeby uzupełnić przestrzeń, no już nie oszukujmy się, no ale no, to nie są duże pieniądze, żeby wzbogacić, uatrakcyjnić coś takiego. Dodatkowo słabe oświetlenie tych eksponatów, słabe oświetlenie przestrzeni. Nie wiem, czy wy coś w ogóle zobaczycie na kamerze, bo dosłownie była jedna żarówka i tyle zrobiono. Ja wiem, że to może symbolizować tam ten mrok średniowiecza, nazwijmy to, tak? Również te informacje historyczne, no to z żywcem zerznięte po prostu z książki historycznej albo z Wikipedii, gdzie no zwykły zjedzający nie ma czasu, żeby ścianę tekstu czytać. Wydrukowane w nieczytelnej czcionce, przynajmniej dla mnie nieczytelnej. Niby ta czcionka miała dodawać tam wystrój do pomieszczenia, a efekt był taki, że to, na czym było nadrukowane, się zestarzało, pozaginało, spłowiało w ogóle. No, odświeżenia totalnie brakuje temu, tej atrakcji. O, przyszło jedzonko. Ja zamówiłem devolaya z frytkami, a Kasia zamówiła placek po zbójnicku. Konkretnie. Przesiedliśmy się w międzyczasie. Tak, patrzcie, jakie to jest wielkie. No, wielki. Chciałaś, to masz. A ty jeszcze nie wiesz, żebym rosół zamówiła. Twój placek świetny jest. Bardzo dobry. Przyznam, że mi smakuje tutaj, tak? Że jest smacznie, a przede wszystkim stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry. I porcje są bardzo duże. Sam lokal, jeśli chodzi o wystrój, to jest taki, jak widzieliście, taka większa sala. Ze względu na to, jak jest smacznie i jaki jest ruch przede wszystkim, bo dużo ludzi wchodzi, wychodzi, cały czas jest tutaj ruch, to też świadczy o tym, że jest popularny. Nie ma Jacka, nie ma Olka. Dawaj. W końcu ja się najem. Słuchajcie, pojedliśmy, popiliśmy, więc zbieramy się w trasę. Pamiętajcie, że wszystko, co powiedzieliśmy, to są nasze subiektywne odczucia, nasze subiektywne zdanie na cały ten temat, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście wy sami odwiedzali i sami wyrabiali swoje zdanie. Bardzo was proszę o suby, lajki, komentarze, udostępniajcie dalej i fajnie będzie, jeśli będziecie wchodzić w naszą interakcję. Dawajcie te komentarze, piszcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. A my widzimy się na następnym materiale. Cześć!